Dzień dobry, Boberek. Witajcie, kochani, w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj u nas od rana mały rozpierdzielnik, że tak powiem. Widzicie tutaj za mną, nie ma obrazów, ponieważ od rana mamy ekipę, która poprawia nam, słuchajcie, ścianę. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie właśnie poprawiamy ściany, zaraz Wam pokażę. Wszystkie pęknięcia, które pojawiły się w naszym mieszkaniu na przełomie ostatnich 5 lat. Tak, prawie 5 lat. A z kolei w przyszłym tygodniu będziemy mieć malowanie całego mieszkania. Więc trochę takiej roboty, że tak powiem, właśnie w okresie wakacyjnym. Później ma z kolei przyjechać następna ekipa, która będzie robić pranie, w sensie wszystkich mebli, kanapy, dywanów i tak dalej, więc podjęłam decyzję jakiś czas temu, że to jest najlepszy moment na to, żeby zacząć po prostu działać, bo wiecie, wiosna, ten okres letni, to jest taki czas, gdzie lubimy przeprowadzać różnego rodzaju poprawki, remonty w naszych mieszkaniach, coś zmieniać, kombinować. A że minęło już prawie 5 lat, odkąd tutaj mieszkam, a wiem, słuchajcie, ten czas mija po prostu tak szybko, momentalnie, że stwierdziliśmy z Maksem, tak, trzeba zrobić poprawki. Te poprawki oczywiście mamy w rękojmi, bo kto z Was troszkę siedzi w tych tematach mieszkaniowych, orientuje się co i jak, to wie teraz, że rękojmia obejmuje nie 3 lata, tylko 5 i za chwilę będzie nam się kończyć, więc to jest właśnie najlepszy moment na tego typu poprawki w domu, więc wszystkie poprawki odnośnie ścian i tego, co tutaj się dzieje, zaraz wam zresztą pokażę, mam tak jakby w cenie naszego mieszkania, czyli w tej gwarancji, którą mamy, ale już malowanie nie. No i dobra, i może tak przelecę się trochę po tym moim mieszkaniu i pokażę Wam niektóre z tych miejsc, jak po prostu popękały nam ściany. Słuchajcie, tutaj w przedpokoju mamy taki, o, kilka takich miejsc. Dlaczego kot mi tutaj tak jęczy? Ja się pytam, ona chce iść na spacer, na klatkę. Ale to jeszcze nie jest ten moment. Oczywiście ekipa poprawiła nam też sufit, który zaczął nam tak po prostu tutaj odchodzić. O, już mamy to wszystko tutaj ładnie poprawione z każdej strony. Także widzicie, tu mamy kolejną część. Tu mamy właśnie to miejsce, gdzie wisiały obrazki, stała konsola. Ale to jest nic, pokażę Wam lepsze miejsce. Zobaczcie, tutaj jest takie miejsce przy wyjściu na balkon. Widzicie to? Tak, nam właśnie popękała cała tutaj ściana. Cała. O, proszę, takie pęknięcia. Tutaj właśnie też pod oknem. O, jest jeszcze jedno takie miejsce w domu. Też Wam już pokazuję, jak to wygląda. Jedno zdecydowanie z najgorszych miejsc, czyli właśnie tutaj w sypialni. Zobaczcie. Widzicie to? Tak. To podobno są też trochę te szwy, które są tutaj, wiecie, dylacyjne. Jakoś tak te szwy się nazywają. No, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie chcę Was tutaj wprowadzać w błąd, ale po prostu te pęknięcia na ścianach, one były, no, dosyć głębokie, widzicie moją dłoń? To sobie wyobraźcie, jak tutaj poszła ściana, jak to wszystko popękało. Także teraz czekamy przez godzinkę, aż to wszystko nam tutaj wyschnie i będzie szła jakaś kolejna warstwa do wyrównania. Także to jest tylko kilka tych miejsc w naszym mieszkaniu, gdzie tak to wszystko popękało. Nie będę Wam wszystkiego pokazywać, no ale wreszcie czas to ogarnąć. Słuchajcie, dostałam cynk od jednej z Was na Instagramie, że pojawiły się właśnie takie pianki w Lidlu, które bardzo przypominają, a w sumie to mogą być tańszym zamiennikiem, pianek Rituals. No i wrzuciłam informację o tym też u siebie na Instastory. Zapytałam, czy chcecie, żebym zrobiła test i sprawdziła, czy rzeczywiście te pianki są tym tańszym zamiennikiem pianek Rituals. Słuchajcie, wzięłam obie, czyli wzięłam właśnie tą różową i wzięłam wersję zieloną. Zaraz zobaczymy. A tak dobrze się składa, że oczywiście mam piankę od Rituals serii Ayurveda, więc zobaczymy co i jak.
Dobra, tak się zastanawiam, jak tu zrobić ten test, ale chyba najpierw sprawdzimy formuły i zobaczymy, czy rzeczywiście są one podobne co do jednej i drugiej pianki. Więc robimy to tak. O! Ok. Mamy żel, który rośnie. Fajną taką, widzicie, kremową piankę. Zapach. Zapach średni. Taki, ja wiem, ziołowy. No niekoniecznie mi przypadł do gustu zapach zielony, ale zobaczcie. Piana wygląda tak. Bardzo przypomina piankę do golenia. Jeśli oczywiście miałyście kiedyś, dziewczyny, okazję używać pianek do golenia, to zobaczcie, no bardzo przypomina, czyli taki żel, który robi się w taką piankę. Dobra, to teraz zademonstruję Wam piankę od Rituals. I zobaczymy jak zadziała. No, zapach jest intensywny, ale powiem Wam, że średnio mi się podoba, taki ziołowo-leśny, nie wiem co to ma być. No właśnie, zioła i coś jeszcze. Okej, dobra, to teraz polecimy z pianką od Rituals. I zobaczcie, tu mamy konsystencję taką bardziej wodnistą. Też jest ten żel, ale jest taki zdecydowanie bardziej wodnisty, delikatny i pianka też jest kremowa. Jest taka, o, widzicie? Bardziej taka mleczna, taka kremowa. No nie, no konsystencje są zupełnie inne. Sama pianka też jest zupełnie inna. Poza tym tutaj przy piance Rituals macie wrażenie, jakby to był taki balsam, bardzo miękki. No nie, słuchajcie. Wezmę jeszcze, wycisnę tą piankę różową i zobaczycie to. No, to jest zupełnie inna piana, zupełnie inne doznanie, nawet to właśnie takie doznanie sensoryczne, że ta jest taka nawilżająca, taka oleista, zupełnie inna formuła. Dobra, to jeszcze spróbujemy tą różową piankę. Zobaczymy też przy okazji jak zapach. No i też intensywność zapachu jest inna. Czekajcie. Różowa pianka, czyli ma być tutaj kwiaty róży. No, tu jest trochę inaczej. Tu jest trochę inaczej. Czy to jest możliwe? Pianka jest inna. Zobaczcie, zdecydowanie szybciej rośnie. Jest większa, ale już nie jest taka jak ta w zielonej. Dziwne. No i zapach jest zdecydowanie bardziej przyjemny. Bardzo delikatny, właśnie taki różany. Gdybym miała Wam polecić i coś wybrać, to zdecydowanie wersja różowa. Pianka jest inna. No nie jest taka, taka jak w przypadku Rituals. Jest taka bardziej sucha, widzicie, oddzielająca się. Aż muszę sprawdzić jeszcze raz tą wersję zieloną. Z ciekawości, czy jest różnica w konsystencjach? Bo to mnie, słuchajcie, zadziwiło, ale zobaczcie też na to. Zobaczcie, jak tutaj się pieni ta różowa, a jak się dziwnie pieni ta zielona. Czy wy to widzicie? Czy to możliwe, że one w formułach też są inne? Niby tutaj mamy też napisane creamy, więc bardziej taka kremowa. Tutaj oriental, ale pianki są inne. Gdybym miała już bardziej przyrównać jako tańszy zamiennik, zobaczcie. Widzicie to? O! Tutaj nawet na tej piance z Rituals widać, że są takie podobne w konsystencji. Zupełnie coś innego niż to. Czekajcie, jeszcze raz. Zrobimy jeszcze jedno. Jeszcze raz sprawdzimy to. No tak, ta jest bardziej żelowa.
Ta różowa jest bardziej wodnista. No i piana też jest inna. O, zobaczcie na konsystencję. Czyli jednak miałam rację. Widzicie różnicę? O. No nie. Dobra. Zróbmy teraz podsumowanie. Mieliście test na żywo i robimy podsumowanie. Podsumujmy teraz. Gdybym miała wybierać, to zdecydowanie wybrałabym różową wersję. Dlaczego? Bo najbardziej przypomina piankę z Rituals. I rzeczywiście można by było odrobinę powiedzieć, że jest to taki tańszy zamiennik. Natomiast w zapachach pianka od Rituals ma bardziej intensywny zapach i nawet czuć go podczas zmywania. W przypadku tej pianki zapach jest bardzo, bardzo delikatny, taki właśnie różano-kwiatowy, przyjemny, ale nie jest też intensywny, więc tutaj na pewno bardzo się między sobą różnią. Ale jeśli chodzi o formułę piany i konsystencję i wyciśniętą właśnie tutaj z tego atomizera, to ta zdecydowanie najbardziej przypomina Rituals i to mogłabym Wam polecić. Tej natomiast nie polecam. Nie podoba mi się zapach, jest bardzo taki właśnie ziołowy, natomiast konsystencja tej pianki totalnie nie przypomina Rituals. Mogliście to zobaczyć. Ta pianka bardziej zachowuje się jak pianka do golenia. Tworzy się taki żel zbity, gęsty, nie tak jak tutaj, jest zupełnie inna piana, więc wersja różowa bardziej na tak, wersja zielona absolutnie nie. Czekajcie, zapłaciłam za nie chyba około 13 zł. Także przypominam, są dostępne w Lidlu. Tak, zapomniałam. Zapomniałam tego słowa, w Lidlu. Tak. Szybka zmiana miejsca. Właśnie przyjechałam na Mokotowską 46, gdzie znajduje się sklep marki Fridge. Zapewne osoby, które są tutaj dłużej ze mną na kanale, doskonale wiedzą, że znam markę od tak naprawdę początków jej istnienia. A dzisiaj jest premiera nowego produktu, który zaraz Wam pokażę. I jeszcze jedno, zobaczcie, sklep marki Fridge mieści się obok sklepu marki Małgosi Rozenek. Proszę bardzo, bardzo. O, także lecę, pokażę Wam co i jak. Zobaczymy tę nowość. I'm thinking you want me for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day. Jeżeli ktoś jest fanem, fanką naszego poprzedniego EWF-a, to tutaj na pewno też przypadnie mu do gustu. Tutaj jest wzbogacona formuła o witaminę E, która działa bardzo silnie antyoksydacyjnie, masło shea, olej żożoba i skwalan. Dzięki temu skóra oprócz tego takiego wyrównania kolorytu, stonowania jest bardzo ładnie odżywiona, nawilżona. Zdecydowanie lepiej się rozprowadza, dlatego że w poprzedniej wersji był ditlenek tytanu. On rzeczywiście troszkę bardziej bielił i jednocześnie krył, a tutaj przez to, że mamy tlenek cynku, który jest otoczkowany olejem żożoba, pięknie się rozprowadza, nie ma z tym w ogóle problemów i nie bieli. Jego główna zaleta. Cudownie, zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. A możemy zobaczyć konsystencję? Jak najbardziej. To następne. Pięknie się rozprowadza, taki jest satynowy. On ma też odrobinkę pigmentu, który się delikatnie świeci, błyszczy, także będzie nam zdecydowanie rozjaśniał twarz. I podstawowe pytanie, czy trzymamy go w lodówce? Jak najbardziej tak, to jest kosmetyk do trzymania w lodówce, ważny 3 miesiące od daty produkcji. A jaka jest tutaj jego pojemność? Akurat 38 gramów w tym przypadku. O, świetnie. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Moi drodzy, jeśli nie wiecie, to w ofercie marki Fridge oczywiście są też przepiękne zapachy. I tutaj od razu zapytam, coś z nowości zapachowych? Coś, co pojawiło się stosunkowo, no może niedawno, ale jako ostatni produkt? Yeah.
cztery buteleczki. Każda z nich jest bardzo wyrafinowana. Są to zapachy szczególnie bliskie Magdaleny Bayer, która tworzyła wszystkie z nich. Bardzo nieoczywiste połączenia. Trzeba wszystkie spróbować na swojej skórze, bo jeden wek to jest zdecydowanie za mało. Wszystkie się pięknie rozwijają na skórze, nawet trochę dłużej niż godzinę trzeba poczekać z niektórymi. Tak, szczególnie Skyscraper jest niesamowity, inspirowany przestrzenią pomiędzy krawędziami chmur a chmurami dosłownie. Nie wiem. A może sprawdźmy od razu ten zapach. Oleisty, oczywiście. Tutaj to jest to. Ma bardzo piękną butelkę w pięknym kremowym kolorze. Mogłaby pani pokazać na skórze najlepiej. Tak, tu poproszę. Zaraz wam powiem. A, rzeczywiście jest taki nieoczywisty. No, i tak fajnie, ciekawie się wiąże. Ja tu nie jestem znawcą zapachów, ale... No fajny. To jest, zauważyłam, że to jest zapach dla ludzi bardzo takich ciekawych świata, wyrafinowanych bardzo. Tak, którzy lubią takie też inne zapachy niż normalni, niż to takie zwykłe, popularne. Wiadomo, wszyscy lubią jeden zapach, więc no, ciekawy zapach. Dla tych, którzy są już znudzeni komercyjnymi zapachami, to jest coś... To jeszcze przy okazji zapytam, ta czarna seria, czy to są zapachy, które można potraktować na wieczór bardziej? Myślę, że to bardziej chodzi o nuty zapachowe, które są troszkę cięższe. No właśnie. Raczej na wieczór, ale to też zależy od własnych preferencji. Tak. Na przykład Dirty Whiskey Lost Passenger często pijają się mężczyzną. Mimo, że znajdują też swoje miłośniczki. A, to chyba jest tak zawsze z każdymi zapachami. Ale rzeczywiście, tak. No, Don't Follow Me, pomimo iż jest on czarny tutaj, to jest zapach jedyny w swoim rodzaju. I on w sumie jest trochę taki schowany, bo butelka wygląda bardzo podobnie do Tomorrow's Rose. To jest zapach zupełnie inny niż wszystkie. Jeden z najbardziej wyjątkowych zapachów na świecie, moim zdaniem. Słyszycie, jak tu są pięknie zachwalane te wszystkie zapachy. Musicie tutaj koniecznie przyjść, zobaczyć, powąchać, bo tak inaczej to się nie da tego opisać. A wracając ze sklepu Fridge, wpadliśmy na chwilę do Złotych Tarasów, bo musieliśmy tam załatwić pewną sprawę. I słuchajcie, weszłam jeszcze na chwilę do Bath & Body Works, bo teraz jest świetna promocja. Co prawda nie wiem, do kiedy ta promocja będzie, czy to jest związane z wyprzedażą, ale dwie świece trzyknotowe macie w cenie 120 zł. Proszę, żeby nie było. I właśnie wybrałam sobie dwie świece. Jedna jest o zapachu bzu. Cudownie, naprawdę, uwierzcie mi, cudownie pachnie, bardzo przypomina ten naturalny bez, więc będzie idealna na dzień, na przykład w takie letnie poranki, a z kolei druga będzie bardziej na wieczór, bo ona jest taka, no właśnie, miodowa, jest taka nieco cieplejsza, ale dalej świeża, też bardzo ładny zapach, także wybrałam sobie dwie świece, no i możemy wracać do domku. Muszę się dzisiaj za to zabrać, a dokładnie za porządki w tej szufladzie. Słuchajcie, nie mogę już, po prostu nie mogę na to patrzeć, co ja tutaj mam, ile mam tu róbci. Muszę to ułożyć, wyczyścić wszystko, zorganizować, sprawdzić, co się nadaje, co się nie nadaje. Także biorę się za robotę. Tak wygląda szuflada przed, a za chwilę pokażę wam, jak będzie wyglądała po. Get on my
gotowy na to? Teraz przynajmniej wygląda pięknie. Jakoś się prezentuje. Wszystko to, co jest mi potrzebne. Co używam, co zużywam, z czego korzystam. Najważniejsze rzeczy. O, także jestem z siebie dumna. Wreszcie to zrobiłam, słuchajcie. Wreszcie ogarnęłam tę szufladę. Ale pokażę Wam, bo tutaj w tej torebce zbieram zużyte opakowania do projektu makijażowego w tym roku. 24 zużycia na 2024 rok. I chyba już to mamy. Ale podsumowanie dopiero pod koniec roku. Także poczekamy jeszcze kilka miesięcy. A jak już robię porządki, to szykujcie się na spore denko kosmetyczne. No, trochę mi się tutaj tych rzeczy uzbierało. Jaka ciężka torba. Ale za to będzie ciekawie. Będę mieć kilka fajnych produktów do pokazania Wam. Od dłuższego czasu, a tak naprawdę od kilku miesięcy chyba już nawet, trzymam te puste opakowania po serii Lancome. Tutaj taki właśnie zaawansowane serum, zaawansowane produkty z peptydami i nie tylko, cuda niewidy, kwas ferulowy, niacinamid, kwas hialuronowy. Słuchajcie, miałam robić recenzję tych trzech produktów. Znaczy w sumie to myślałam, żeby zrobić recenzję tych trzech produktów, ale nie mogę się do tego zebrać i nie wiem, czy w ogóle to robić, więc tak sobie pomyślałam, że zrobię Wam teraz szybką recenzję. Widzicie tutaj serum, które zużyłam w dwóch opakowaniach. Pierwsze, jak tylko się pojawiło. Drugie to jest właśnie to, krem pod oczy i krem na dzień. I bardzo często też mnie pytacie, co myślę na temat tych produktów. I będę z Wami absolutnie szczera. Uważam, że z całej tej serii najlepsze jest to serum. Naprawdę. To serum jest po prostu świetne. To jak ono pięknie pracuje na skórze, jak ją wygładza, jak ją nawilża, jaki daje efekt, jaka skóra jest miękka. Tak, to serum jest naprawdę świetne. Krem jest totalnie przereklamowany. Nie robi absolutnie nic. Testowałam go na różne sposoby, w połączeniu z różnymi serum, samodzielnie i tak dalej. Nie, tego produktu Wam nie polecam. O, widzę, że się odbijam, tak po roboczemu, po domowemu, ale kremu z tej serii nie polecam Wam. Po prostu szkoda pieniędzy. Dla mnie ten krem jest przereklamowany, nie robi absolutnie nic. Nawet konsystencja nie jest jakaś, nie wiadomo, super. Nie ma w ogóle porównania, jeśli chodzi o serum z tej serii. A jeśli już mówimy o kremie pod oczy, to powiem tak. Fajny, zostawia na skórze taką powłokę, jakby Wam to powiedzieć, taką delikatnie fioletową, taką odbijającą światło, powłokę taką satynową, fajny gęsty krem, naprawdę ładnie, o widzicie, wykończony do samego denka, bardzo dobrze mi się go używało, rzeczywiście fajnie nawilżał, fajnie tak delikatnie wygładzał skórę i bardzo mi się podobał ten efekt właśnie tego koloru takiego delikatnie fioletowego, bo on też przez to powodował, że nie było widać, nie wiem, słuchajcie, jak to działa, no bo jak ktoś ma sińce na przykład pod oczami, zasinienia pod oczami, to generalnie nie powinien używać takich produktów z taką powłoką, z takim kolorem, a ja miałam wrażenie, że w ogóle nic absolutnie nie widać, że tak pięknie wyglądał ten krem pod oczami, ale z kolei, żeby robił jakieś wow, żeby, nie wiem, wyprostował zmarszczki, żeby napiął skórę, to nie. Natomiast serum, tak, serum to jest hit, tak jak powiedziałam, zużyłam dwa opakowania tego produktu. Myślę, że nieraz jeszcze do niego wrócę, naprawdę bardzo dobrze się mi sprawdził. I wiem, że pojawiło się też serum pod oczy. Tak mi się wydaje, że to jest serum pod oczy. W bardzo podobnym opakowaniu, tylko mniejszym. Nie miałam okazji stosować i używać i nie wiem, czy się na nie skuszę. Być może kupię dla porównania, jak jest z formułą do serum na twarz, szyję, dekolt, czy też jest taka konsystencja, czy podobne składy, czy fajnie się podobnie zachowuje na skórze. Być może jest lżejsze, zobaczymy. Może się skuszę i kupię serum pod oczy. Natomiast cała seria fajna, trochę przereklamowana, wydaje mi się, że za dużo influencerów zrobiło taką reklamę wow, jeśli chodzi szczególnie o krem, natomiast krem moim zdaniem jest kompletnie przereklamowany. Gdybym miała Wam coś polecić, to zdecydowanie to serum,
ewentualnie jeszcze krem pod oczy. Zmyłam sobie po części makijaż, przebrałam się, tak jak widzicie, i lecę teraz wyrobić normę kroków. Obowiązkowo. Korzystam, jest piękna pogoda, chociaż wygląda jakby miało zaraz padać, więc może jeszcze przed burzą zdążę, wyrobię tę normę. Lecę. Obowiązkowo.